każdego roku do opinii publicznej docierają podobne informacje. Gminy i kuratoria oświaty w całej Polsce decydują się na zamknięcie kolejnych szkół. Swoje decyzje tłumaczą szukaniem oszczędności, niżem demograficznym lub odgórnymi decyzjami. Bardzo często lokalne władze nie chcą udostępniać obywatelom szczegółowych informacji o przyczynach podjętej decyzji i umożliwić zapoznania się ze stosownymi dokumentami. Dlatego w wielu miejscowościach rodzice próbują protestować, przeciwstawiając się decyzjom władz i brakowi dostępu do informacji. O zamknięciu szkoły dowiedzieliśmy się w sierpniu z listu, który nam przesłał urząd gminy. Każdy z rodziców dostał taki list. Wcześniej nie było żadnej informacji o tym, że szkoła będzie zamknięta. W związku z tym rodzice uczniów, którzy chodzili do tej szkoły, napisali petycję do urzędu gminy i chcieliśmy ją wręczyć burmistrzowi. Nikt nie chciał z nami rozmawiać, nikt zupełnie nie interesował się tą kwestią, nikt nie chciał odpowiedzieć na nasze pytania. No i w ten sposób stwierdziliśmy, że zbierzemy się wszyscy i będziemy protestować tu pod urzędem gminy, żeby walczyć o swoje prawa. Władze gminy tłumaczą swoją decyzję niżem demograficznym. Dzisiaj w placówce uczy się niespełna 40 dzieci. Od 1 września dzieci mają kontynuować naukę w oddalonej od 9 km miejscowości. Gmina zobowiązała się do zapewnienia szkolnego autobusu, który codziennie będzie zawoził dzieci do szkoły. Jednak do rodziców ten argument nie przemawia. Woleliby mieć swoje jeszcze małe dzieci blisko siebie. Decyzja o zamknięciu szkoły jest bolesna nie tylko dla rodziców. Również związane ze szkołą grono pedagogiczne od 1 września pozostanie bez pracy i z małą szansą znalezienia zatrudnienia na terenie gminy, gdzie panuje wysokie bezrobocie. Dlatego zarówno rodzice, jak i nauczyciele bezskutecznie próbują zapoznać się z przyczynami podjętej przez lokalne władze decyzji. Napisaliśmy pismo do burmistrza, pod którym podpisali się wszyscy mieszkańcy naszego miasta. I liczymy na to, że ono być może pomoże nam ustalić, z jakich przyczyn zamknięto szkołę. Być może pozwoli to odwołać tą straszną dla nas decyzję. Ponieważ wydaje się, że żyjemy w państwie demokratycznym, gdzie obywatel ma prawo do informacji, może śledzić wszystkie decyzje wychodzące z urzędów, a tymczasem do tej pory napotkaliśmy się tylko na mur oporu. Sytuacja wokół zamkniętej szkoły jest bardzo napięta. Nie wiadomo, czy protest rodziców i nauczycieli, którzy deklarują, że będą walczyć o utrzymanie placówki, przyniesie jakiś rezultat. Lokalne władze cały czas podtrzymują swoje stanowisko i wciąż odmawiają udostępnienia odpowiednich dokumentów, zasłaniając się ich wewnętrznym charakterem. Podobna sytuacja ma miejsce w innych miejscach w kraju, w których zapowiedziano zamknięcie szkół na różnych poziomach edukacji. Najprawdopodobniej wiele szkół, które stanowiły nie tylko lokalne placówki edukacyjne, ale miejsca ważne dla lokalnej społeczności, zostanie zamkniętych i w nowym roku szkolnym nie będą już rozbrzmiewać dziecięcym głosem. Film przedstawia sytuację, w której władze samorządu terytorialnego podejmują działania wywołujące protest lokalnej społeczności. Wydaje się, że działanie organów cechuje wiele nieprawidłowości, takich jak brak konsultacji podejmowanych decyzji z mieszkańcami oraz odpowiedniego uzasadnienia działań podejmowanych przez organ samorządu. Film prezentuje także naruszenie jednego z podstawowych praw człowieka ustanowionego w artykule 61 Konstytucji, czyli prawa do informacji publicznej. Organy samorządu terytorialnego są zobowiązane do udostępniania posiadanych przez siebie informacji publicznych, do których należą m.in. dokumenty i decyzje administracyjne. W podobnych sprawach warto zgłosić się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który może wskazać obywatelom dostępne środki działania, a także podjąć odpowiednią interwencję, skierować wystąpienie do organu albo podjąć przysługujące rzecznikowi środki procesowe.